Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wydawnictwu poznańskiemu, które właśnie wydało książkę dziennikarza Dave'a Cullen'a o tytule Columbine. Masakra w amerykańskim liceum. I jest to temat, którym chciałam się zająć od dawna, ale cieszę się, że się z tym ociągałam, bo teraz mogę to zrobić przy okazji polskiej premiery książki o Columbine. Reportaż Dave'a Colena to moim zdaniem najbardziej szczegółowa i rzetelna z książek na temat tej masakry. Polska premiera będzie miała miejsce 10 sierpnia. Zostawiam wam do niej link w opisie i w komentarzu. I polecam szczerze, w szczególności każdemu, kto chciałby zgłębić tę sprawę trochę lepiej. Ten reportaż szeroko opisuje wydarzenia prowadzące do tragedii, jak cały atak przebiegł i jakie były jego następstwa. Dziękuję Wydawnictwu Poznańskiemu za patronowanie dzisiejszego odcinka. Jak i też witam Was w aneksie, moi drodzy. Dziękuję, że ponownie do mnie dołączyliście. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Chyba każdy z nas słyszał słowo Columbine. Kojarzymy ją często z dwoma zbuntowanymi nastolatkami. W skórzonych płaszczach i z bronią w ręku. A hasło Columbine pada teraz przy prawie każdej szkolnej strzelaninie w USA. Masakra w tym liceum była może nie pierwszą w historii tego kraju, ale w tamtych czasach najtragiczniejszą i z wielu powodów też wielu najbardziej zapadła w pamięć. Ale zacznijmy od początku. Dziś przenosimy się do stanu Colorado. Columbine znajduje się na obrzeżach Denver. Jest więc to miejsce dosyć malowniczo położone. Z wielu miejsc miasta, w tym ze wzgórza Rebel Hill, które góruje nad liceum, można dojrzeć po bliskie Góry Skaliste. Poza tym, co się tam wydarzyło, Columbine nie różni się niczym szczególnym od innych amerykańskich przedmieść. Dużo domów jednorodzinnych, szerokie ulice, sporo kościołów najróżniejszych odłamów i centra handlowe. W których mieszkańcy Columbine, a byli oni w dużej mierze zamożni, mogli wydawać pieniądze. I będziemy dziś mówić głównie o roku 1999. Tak dokładniej o 20 kwietnia tego roku. To był wtorek. W liceum w Columbine nikt nawet w swoich najśmielszych snach nie spodziewał się, co miało się wydarzyć tamtego dnia. Wielu uczniów wciąż żyło weekendem, bo w tamten weekend odbywał się bal dla absolwentów. Taki ichniejszy odpowiednik studniówki powiedzmy. Amerykańskie nastolatki często obchodzą to z dużą pompą. Wynajmują na ten dzień limuzyny, szykują drogie kreacje, przeżywają, kto z kim idzie na bal, zapraszają się już na ten bal z dużym wyprzedzeniem. Mam wrażenie, że jeżeli widzieliście chociaż jeden amerykański film, osadzony właśnie w jakimś amerykańskim liceum, to tam gdzieś ten motyw się przewija. Nie jest więc dziwne, że na początku następnego tygodnia ten bal to wciąż było coś, co zaprzątało myśli wielu z nich. Zupełnie inne myśli jednak pochłaniały Erika Harrisa i Dylana Klibolda, dwóch uczniów liceum, którzy mieli przejść tego dnia do historii, ale tylko ze złych powodów. Jeszcze do nich wrócimy, ale teraz krótko o nich. Erik w tamtym czasie dopiero co skończył 18 lat. Na początku 1999 roku można było o nim powiedzieć kujon, ale spoko. Był inteligentny, ostatnio z dobrymi ocenami. Ostatnio jego zachowanie i stopnie w szkole mocno się poprawiły. Dziewczyny go lubiły, uważały za przystojnego. Erik był zaproszony na imprezy, pił, czasem palił. Poza tym pracował na pół etatu w pizzerii w centrum handlowym. Black Jack Pizza gdzie również był przez wszystkich lubiany. Podczas ruchliwych, intensywnych zmian w pizzerii, Rick z łatwością przejmował dowodzenie i zawsze miał wszystko pod kontrolą. Był jednym z bardziej cenionych pracowników. Cztery dni przed zamachem dostał podwyżkę i awans na kierownika zmiany. Ale w odróżnieniu od przyjaciela, jego rówieśnik Dylan, był raczej kimś, komu brakowało pewności siebie. Mimo, że niezwykle inteligentny, i ze wspaniałymi widokami na przyszłość, widział jedynie swoje złe strony. Planował pójść na studia. Zaakceptowało go już nawet kilka uczelni. Ostatnio pojechał ze swoim ojcem na uniwersytet w Arizonie, gdzie mu się bardzo spodobało. Myślał o studiowaniu tam informatyki. Wybrał już nawet pokój w akademiku. Jego mama miała wpłacić pierwszą zaliczkę pod koniec kwietnia. Dylan, z powodu niskiego poczucia własnej wartości, często Spoglądał na Erika, szukając aprobaty, wsparcia, uważał kolegę za przystojniejszego, sprytniejszego i bardziej wygadanego. Możliwe, że poniekąd chciał być taki, jak Erik. Z pozoru obaj byli jednak dosyć zwyczajnymi nastolatkami. Chodzili do szkoły, mieli pracę na pół etatu, brali udział w różnych aktywnościach dodatkowych w szkole, byli m.in. członkami jakiejś szkolnej telewizji. Dla której czasem kręcili materiały kamerą. Dylan udzielał się też w szkolnym kółku teatralnym, ale nie jako aktor. Wolał być za kulisami, pomagając jako technik i operator dźwięku. Wstydził się występować na scenie. Elegi Dylan byli dobrzy z matematyki i z tzw. przedmiotów ścisłych. Dobrzy w analitycznym myśleniu, w grach strategicznych, które lubili. Kochali też komputery, gry. No jak na razie wszystko to brzmi jak całkiem zwyczajny opis zwyczajnych osiemnastolatków. Właściciel pizzerii, w której obaj pracowali, niezwykle ich lubił. Uważał ich za bystrych, inteligentnych chłopaków, którzy, jak zauważył, czasem nawet wysławiali się i zachowywali, jakby byli znacznie starsi i dojrzalsi. W piątek, przed weekendem, kiedy miał odbyć się bal, obaj przyjaciele byli na lekcjach w szkole, Potem mieli zmianę w pizzerii. To, jak się okaże, miała być ich ostatnia zmiana w życiu. Po wszystkim pojechali na kręgle. Lubili kręgle. W ramach dodatkowych zajęć z WF-u kilka razy w tygodniu chodzili też na kręgle z samego rana. Po ich zmianie w pracy, piątkową noc, Erik spędził nocując w domu Dylana. Rodzice Dylana byli zaskoczeni, widząc Erika, ponieważ ten ostatnio rzadko u nich bywał. W ubiegłym roku obaj przyjaciele wpadli w małe tarapaty, a może nawet więcej niż małe, i po tym przez jakiś czas nie wolno im się było widywać. Tom Klebold, ojciec Dylana, zauważył, że tamtego wieczoru ich sen był jakiś mrukliwy. Wyczuł, że coś było nie tak z samego tonu jego głosu. Pomyślał, że musi z nim później porozmawiać na osobności, ale nigdy już nie miał sposobności, aby to zrobić. Tom zauważył też, że Eric niósł w torbie coś dużego i ciężkiego. Założył, że to komputer i że przyjaciele pewnie będą grali w większość nocy w gry. I faktycznie o poranku Su, mama Delana, zauważyła, że łóżko w jego pokoju zdało się być nieruszone, tak jakby całą noc nikt w nim nie spał. Przyjaciele spędzili więc czas w jakiś inny sposób niż śpiąc. Ale chyba nawet w swoich najśmielszych wyobrażeniach nie mogłaby odgadnąć, co robili. Następnego dnia w sobotę Dylan był w świetnym humorze. Szykował się na bal, bo szedł na bal absolwenta ze swoją dobrą przyjaciółką ze szkoły Robin Anderson. Nie byli parą, a jedynie przyjaciółmi. Wiele wskazuje na to, że to Robin trochę się w Dylanie podkokiwała, ale ona mu się nie podobała. Tego dnia spotkali się jeszcze z pięcioma innymi parami i wynajętą limuzyną pojechali najpierw do włoskiej restauracji na dobrą kolację, zjedli, wygłupiali się, dobrze bawili. Wszyscy obecni wtedy powiedzą, że Dylan nie wysyłał żadnych sygnałów, że cokolwiek było nie w porządku. Mówił zresztą o przyszłości, mówił o planowanych studiach, powtarzał, że nawet po zakończeniu liceum muszą pozostać w kontakcie. Bo była z nich świetna grupa przyjaciół. Szkoda byłoby taki kontakt stracić. Erik nie poszedł na bal. Zbyt długo czekał z zaproszeniem. Zależało mu na zaproszeniu Susan, dziewczyny, która mu się podobała, i która pracowała w zakładzie fryzjerskim, w tym samym centrum handlowym, gdzie znajdowała się pizzeria Black Jack. Ale ponieważ zwlekał z zaproszeniem jej zbyt długo, w końcu na Bal nie poszli. Zamiast tego zostali w jego domu. Obejrzeli razem film, a gdy jego rodzice wrócili do domu, to Erik ją przedstawił. Została u nich do 23. Później powie, że Erik był miły, wręcz szarmanski. Objął ją raz, ale nie próbował pocałować. Opowiadał jej o swoich ulubionych filmach, puszczał jej swoją ulubioną muzykę. Spędzili całkiem miło czas. Po wyjściu Suzan, Erik wyszedł z domu. I około północy dołączył do Delana i jego grupy na takim after party, na imprezie po tym oficjalnym, eleganckim balu. Wiele osób zrzuciło wtedy niewygodne, eleganckie kreacje i przebrało się w coś wygodniejszego. Wszyscy bawili się na sali gimnastycznej szkoły, praktycznie do białego rana. Zorganizowano dużo zabaw, nawet małe kasyno. Rodzice, którzy pomagali organizować tę imprezę, Przebrali się za krupierów rodem z Las Vegas i młodzież mogła bawić się, przegrywając sztuczne pieniądze pewnie z monopolu. Następny dzień, niedzielę, większość spędziła odsypiając i odpoczywając. W poniedziałek wielu uczniów wciąż pojawiło się, mocno niewyspanych i mocno wczorajszych. Weekend przebiegł jednak bez incydentów. Dyrektor szkoły, Frank De Angelis, Odetchnął z ulgą. Obawiał się, że alkohol, który na pewno wszyscy po kryjomu tam popijali, w połączeniu z tym, że prawie wszyscy ze starszego rocznika mieli prawa jazdy i samochody, może skutkować tragicznym wypadkiem. Ale wszystko przebiegło bezpiecznie. Wydało mu się, że może odetchnąć z ulgą. Że teraz będzie już tylko z górki. Ale dla wielu władz i agentów FBI... W tym dla starszego specjalnego agenta Dwayna Fuseliera ten dzień, 19 kwietnia, był raczej niespokojny. Cały czas obawiał się, że coś może się wydarzyć. To 6 lat wcześniej, 19 kwietnia też, doszło do masakry w Waco w Teksasie. Kiedy to po długich negocjacjach, w których zresztą Dwayne Fusier brał udział, Doszło do szturmu na budynek sekty Gałęzi Dawidowej, w wyniku której zginęły dziesiątki ludzi. Wszystko to doprowadziło do sporej krytyki FBI i ogólnie do krytyki tego, jak sprawa została poprowadzona. Przyczyniło się to też do wzrostu nastrojów antyrządowych, czyniąc dzień 19 kwietnia ważną datą. Dwa lata po wydarzeniach z Waco, też 19 kwietnia, Mężczyzna nazwiskiem Timothy McVeigh, chcąc pomścić tragedię w Waco, zdetonował bombę w rządowym budynku w Oklahoma City, zabijając 168 osób. 19 kwietnia więc stał się datą zawsze wyczekiwaną przez FBI z niepokojem. I tak się właśnie zdarzyło, że agent Fuselier, który brał udział w wydarzeniach w Waco, przeniósł się teraz do Denver. W nadziei, że przenosi się do spokojniejszego miejsca, gdzie w końcu będzie mógł odetchnąć, a nie miał jeszcze pojęcia, że zaraz będzie wrzucony w kolejną głośną tragedię. Jak później też udowodni dziennik Erika Harrisa, Waco i zamach w Oklahomie faktycznie go inspirowały. Swój atak oryginalnie planował właśnie na 19 kwietnia. Pisał, że planuje dokonać większych zniszczeń i zabić więcej osób niż McQuaid. Liczył, jak napisał, na kilkaset ofiar. Było to coś, co planował i o czym rozmawiał z Delanem już od praktycznie półtora roku. Na to wskazują jego zapiski. Od miesięcy, korzystając też z internetowych poradników, konstruował w swojej sypialni w piwnicy bomby. Biorąc pod uwagę, jak dużo wysiłku i czasu włożył w zaplanowanie tego wszystkiego, cudem jest faktycznie, że liczba ofiar nie poszła w setki. Eryk planował zabicie wielu osób na szkolnej stołówce. W ciągu poprzednich tygodni dokładnie obliczył, w którym momencie w czasie przerwy w stołówce znajduje się najwięcej osób. Według jego wyliczeń była ta godzina 11.17. Między innymi tam planowali podłożyć bomby, które Erik zaprogramował tak, że właśnie o tej godzinie miały wybuchnąć. Łącznie skonstruował aż 80 bomb. Erik i Dylan zdobyli też broń półautomatyczną i strzelby, którym przycięli lufy tak, aby były mniejsze i aby łatwiej było je wnieść w torbach do szkoły. Taka broń to jest tak zwany obrzyn. Poza tym Erik zgromadził masę amunicji. Zbudował wręcz arsenał. Poprosił znanego mu dyrektora narkotyków, Marka Mainsa, aby zakupił dla niego kilka dodatkowych opakowań amunicji. Rick zaledwie 9 kwietnia skończył 18 lat i od tego wieku mógł już kupić amunicję sam, ale chyba o tym zapomniał. Chciał, aby do ataku doszło 19 kwietnia, ale ponieważ Mainz spóźnił się z amunicją, Erik i Dylan spędzili poniedziałek tak jak zawsze. Wstali wcześnie, już o szóstej rano mieli zajęcia na kręgielni, po czym pojechali do szkoły, w okolicy lunchu zrwali się z jednej lekcji i pojechali na dłuższy lunch w blackjacku, po czym wrócili do szkoły. Wieczorem Erik otrzymał wiadomość, że Maines ma dla niego przesyłkę, pojechał odebrać od niego dwa duże opakowania amunicji. Gdy mężczyzna zapytał, czy Erik planuje pojechać gdzieś poćwiczyć i postrzelać, ten odpowiedział, że tak i że może nawet jutro. Tak dochodzimy do wtorku, 20 kwietnia. Obaj wstali wcześniej i wyszli z domu. Rodzice Dylana powiedzą, że byli jeszcze w łóżku, gdy ich syn wychodził. Nie zrobił, nie powiedział niczego nietypowego. Rzucił im tylko szybkie pa od drzwi, tak jak zawsze. Wieczór wcześniej Dylan rozmawiał też przez telefon z Robin Anderson. I on również powie, że Dylan brzmiał tak, jak zawsze: nic nie odstawało od normy. Dylan nie powiedział, nie zrobił niczego, co wskazywałoby na to, że widzi i rozmawia z bliskimi sobie osobami po raz ostatni w życiu. Pomimo, że obaj wyszli wcześniej z domu, ani Erik, ani Dylan nie pojawili się na porannych lekcjach. Byli wtedy zajęci dopracowywaniem ostatnich szczegółów. Wielu ich znajomych zdziwił się potem, że Erik i Dylan razem nie pojawili się na zajęciach, w szczególności że przegapili jeden sprawdzian, a zwykle obaj przykładali się do pracy w szkole w ostatnich miesiącach w szczególności Erik bardzo się starał. Pojawili się w szkole dopiero po 11. Zajechali na szkolny parking dokładnie o 11.10. Widziała ich grupa dziewczyn, które znały i lubiły Erika. Pomachały do niego, a on odmachał im i uśmiechnął się. Erik i Dylan zaparkowali w dwóch różnych miejscach, na dwóch różnych parkingach koło szkoły. I każdy z nich, uzbrojony w torbę, ruszył na stołówkę. W torbach były duże, zbudowane przez Erika bomby, które miały wybuchnąć punkt 11.17. Eric tak je zaprogramował. Musieli się spieszyć. Na parkingu, gdy Eric wysiadał z samochodu, podszedł do niego kolega z klasy, Brooks Brown, pytając, dlaczego nie pojawił się na sprawdzianie z psychologii. Eric zignorował pytanie. Lubię cię, powiedział w bardzo poważny sposób. Idź stąd, Brooks. Idź do domu, powiedział mu, po czym odszedł. Brooks wziął to ostrzeżenie na poważnie i rzeczywiście oddalił się. To ostrzeżenie Erika uratowało mu życie. I to jest ciekawe, zapamiętajcie osobę Brooksa Brown, bo do niego jeszcze wrócimy. Dylan i Erik weszli na stołówkę około 11:14-11:15. Nikt z setek obecnych tam uczniów nawet nie zwrócił uwagi, gdy Weszli i zostawili tam dwie torby, po czym prędko wyszli. Następnie mieli ustawić się w dwóch różnych pozycjach, uzbrojeni, tak aby po wybuchu otworzyć ogień do tych, którzy przeżyją i będą próbowali uciec z budynku. Mieli na sobie czarne, skórzane płaszcze, i w pierwotnym zamyśle wydarzenia w Columbine wcale nie miało być znane jako Strzelanina właśnie, a jako zamach bombowy, bo to na tym najbardziej zależało Erikowi. Strzelanina miała być czymś, że tak to niedelikatnie ujmę, dodatkowym. Obaj przyjaciele mieli na sobie czarne, skórzane płaszcze. Ukrywali pod nimi broń. Tak się złożyło, że na stołówce od kilku miesięcy zaledwie zamontowany był monitoring. Założono go na specjalną prośbę dyrektora, które chciał tym sposobem lepiej pilnować porządku w stołówce. Uczniowie często zostawiali po sobie po posiłkach okropny bałagan i ten chciał złapać winowajców. Nagranie z kamery było zapisywane na kasecie, którą należało zmienić i przewinąć co 24 godziny. Było to zadaniem woźnego, który miał to robić codziennie około 11 rano. Tego dnia woźny wyjął kasetę i przerwał nagrywanie na kilka minut dokładnie o godzinie 11.14. Wtedy po parze zamachowców na stołówce nie było jeszcze śladu. A gdy włożył kasetę i uruchomił nagranie ponownie, o 11.22 bomby znajdowały się już na swoich miejscach, ale na stołówce nikt dalej nie zwracał na nie uwagi. Wielu uczniów wstało jednak od swoich stolików i wyglądali przez okna, bo o 11.22 słyszeli już coś na zewnątrz. Bomby w stołówce na szczęście nie wybuchły. Nie wybuchła też bomba dywersyjna którą tamtego poranka zostawili w parku, 5 kilometrów dalej. Ta miała wybuchnąć o 11.14. Plan Erika był taki, aby tym wybuchem skupić uwagę policji i straży pożarnej właśnie na tym parku i opuścić trochę ich przyjazd do liceum. Bomby, które Erik tak starannie konstruował przy pomocy instrukcji z internetu, zawiodły zupełnie. Praktycznie wszystkie okazały się niewypałami. To prawdopodobnie też Eric, który zawsze był tym, który musiał mieć wszystko pod kontrolą i zawsze szybko reagował, w którymś momencie po tym, gdy zorientował się, że bomby nie wybuchły, podbiegł do Delana i szybko zmienił plan. Teraz wyszli po schodach i stanęli przed wejściem do zachodniej strony budynku. W tym momencie na zewnątrz zaczęły wylewać się setki uczniów. Ponieważ od godziny 11:10 dla większości klas trwała przedła na lunch. Ponieważ była ładna pogoda, wielu uczniów zabierało jedzenie ze stołówki i szło usiąść na tawniku na zewnątrz. Była 11:19 dokładnie, gdy zaczęli strzelać do wszystkich, których mieli w zasięgu wzroku. Zaczęli też rzucać mniejszymi bombami, które ze sobą mieli. Większość z nich to wciąż na szczęście były raczej nie wypały, niektóre wybuchały, ale były to małe eksplozje, które powodowały jedynie trochę dymu. Jako pierwsi kulami trafieni zostali Rachel Scott i Richard Castaldo. Para uczniów, która dopiero co usiadła, aby zjeść lunch na trawie, Rachel została postrzelona w głowę i umarła od razu. Była pierwszą ofiarą. Richard został trafiony w ramię. Myślał na tyle szybko, że padł obok Rachel i udawał martwego. Dzięki temu też przeżyje. Kulę miały zaraz dosięgnąć też grupkę chłopaków, którzy szli na palarnię. Ta grupa zobaczyła strzelców i otaczający ich dym i w pierwszej chwili byli przekonani, że ci grają w paintball lub że to jakieś przedstawienie. Często w okolicach końca roku czy balu absolwentów organizowano w szkole jakieś takie zabawne happeningi. I grupka przyjaciół z zainteresowaniem ruszyła w kierunku tych dwóch chłopaków. Chcieli zobaczyć, co się dzieje. Nie tylko oni sądzili, że to był jakiś żart, przedstawienie, bo wielu uczniów też to tak odebrało na początku i patrzyli z zainteresowaniem. Dopiero gdy kule dosięgły danego bo, Shona Gravesa i Lensa Kirklina, stało się jasne, że to wcale nie była zabawa. Pierwsi na ziemię upadli Danny i Lens. Denny zginął praktycznie od razu. Ich kolega obok nich zaczął się w pierwszej chwili śmiać. Dalej przez kilka chwil sądził, że to paintball, że jego koledzy zostali trafieni i że dołączyli do zabawy. I gdyż ona trafiła pierwsza kula, dalej nie rozumiał, co się dzieje. Poczuł jedynie ból w okolicach szyi. Uznał, że mu się to nie podoba, chociaż jego mózg wciąż nie do końca przetwarzał to, co się dzieje. Odwrócił się i ruszył w kierunku szkoły. Nawet nie wiedział, że został trafiony kilka razy. Upadł w końcu u drzwi prowadzących do stołówki. Ktoś próbował mu pomóc, odciągnąć go dalej. Że on nie mógł chodzić, nie mógł się podnieść, a to dlatego, że został trafiony w kręgosłup. Kilku uczniów próbowało go przenieść, ale jedna z nauczycielek nakazała im przestać, mówiąc, że nie należy ruszać osób z uszkodzeniem kręgosłupa. Nakazała też wszystkim uciekać. Szonem na chwilę zajął się szkolny woźny, ale i on musiał odejść, aby pomóc ewakuować szkołę. Poradził szonowi, aby udawał martwego. Ten tak też zrobił. Chyba podziałało, bo gdy kilka minut później nad ciałem szona przeszedł Dylan, który wszedł do stołówki, nie zwrócił w ogóle uwagi na szona. Szon, pomimo tego okropnego doświadczenia i poważnych obrażeń, przeżyje. A Dylan wszedł do stołówki, prawdopodobnie, aby ustalić, dlaczego bomby nie wybuchły. Liceum w Columbine, jak widać ze zdjęć, to duży budynek. Nie wszyscy więc od razu usłyszeli, co się dzieje. Wpierw na pomoc duszyli nauczyciele i pracownicy, którzy byli najbliżej. Jednym z tych, który pomógł uratować i ewakuować masę uczniów ze stołówki, tuż przed tym, gdy weszli do niej Dylan i Erik, był trener do koszykówki. Dave Sanders. Wyprowadził wszystkich na korytarz i zaczął kierować w stronę wschodniego wyjścia ze szkoły, jak najdalej od zachodniej części, gdzie słyszał strzały. Biegli korytarzem i zatrzymywali się w salach i w pomieszczeniach po drodze, krzycząc, że ktoś strzela, żeby uciekać. Wciąż nie dowiedzieli się jednak wszyscy. W jednej z sal klasa pisała sprawdzian z chemii. Usłyszeli coś na zewnątrz. Ale nauczyciel sądził, że to jakiś kawał. Nakazał im skupić się na teście. Do stołówki Dylan na początku wszedł sam, bez Erika. I mimo, że widział tych, którzy byli z tyłu tego tłumu uciekającego ze stołówki, mimo, że miał ich w zasięgu wzroku, nie strzelił do nich. Wierzy się, że na początku trwania ataku Dylan strzelił zaledwie kilka razy. I strzelał jedynie, gdy był z nim Erik, który był odpowiedzialny za większość strzałów i większość ofiar. Ten w końcu dołączył do Dolana w stołówce i ruszyli do szkoły. Na korytarzu w ich stronę ruszyła nauczycielka plastyki, Paris Nielsen, która sądziła, że to jakieś wygłupy. Zaczęła krzyczeć, że mają przestać, ale wtedy zobaczyła Erika który z uśmiechem na twarzy strzelił w jej kierunku. Spudłował, ale od razu zrozumiała, że nie jest prawdziwa i zaczęła uciekać. Razem z innym uczniem dotarła do czytelni. Mówiła im, żeby siedzieli cicho, a sama złapała za telefon i zadzwoniła na policję. Nie wiedziała, że pierwszy radiowóz zajechał już w tym samym momencie na parking po zachodniej stronie szkoły. To dlatego też prawdopodobnie Erik nie podążył za pati, a zamiast tego wrócił w kierunku drzwi i zaczął strzelać do jednego w tamtym momencie tylko policjanta na miejscu. Po krótkiej wymianie ognia Erik zniknął gdzieś w szkole. W tym samym czasie w innym skrzydle szkoły dyrektor DeAngelis Angelis uratował grupę dziewcząt zmierzających na WF, tuż obok nich ktoś nagle ostrzelał gablotę z pucharami. The Angelis zdołał wprowadzić dziewczynę na salę gimnastyczną i ukrył je w schowku na sprzęt. Następnie wyszedł i zdołał wyprowadzić wielu innych uczniów ze szkoły albo ukryć ich w bezpiecznym miejscu. Mimo że obecnie już później na miejscu policjanci oponowali, on kilkakrotnie wychodził i wracał do szkoły, aby wyprowadzać kolejno uczniów, łamiąc zasadę policjantów, że gdy ktoś się już z budynku wydostanie, to do niego nie wraca. Już o 11.54 pierwsze stacje telewizyjne zaczęły nadawać wiadomości o strzelaninie i o wybuchach w miejscowości pod Denver. Nikt nie wiedział wtedy jeszcze, co się dokładnie dzieje. W tym momencie jednak szkoła była już otoczona przez policję. Nadjeżdżały też jednostki wojskowe. Nad szkołą krążył helikopter, a uczniowie małymi grupkami uciekali ze szkoły. Wierzono, że wielu z nich wciąż jest uwięzionych w środku. Zaczęto podejrzewać, że wzięto zakładników. Pierwsze doniesienia mówiły też o większej grupie zamachowców, a nie o dwóch. Jedni byli widziani w skórzanych płaszczach, inni w podkoszulkach z krótkim rękawem. Ta niezgodność wzięła się z tego, że w szkole Dylan i Erik zrzucili swoje skórzane płaszcze, powodując, że różni świadkowie opisywali strzelców inaczej. Ci, którzy widzieli ich na zewnątrz, widzieli ich w płaszczach. Ci, którzy widzieli ich w szkole, widzieli ich bez. Nie wszyscy wiedzieli, że chodzi o te same osoby. Ze szkoły wciąż dobiegały dźwięki mniejszych eksplozji. W budynku włączyły się alarmy przeciwpożarowe i zraszacze. Tożsamość sprawców w ciągu pierwszych godzin miała pozostać tajemnicą. Nie było też wiadomo, co dzieje się w szkole. Erik był widziany przy zachodnich drzwiach po raz ostatni o 11:26, gdy strzelał do policjantów po czym zniknął w budynku. Po 12.00 pierwszej jednostki SWAT zaczęły zbliżać się do szkoły. Osłaniani w ten sposób ratownicy medyczni próbowali zabrać strawnika leżących tam uczniów. Niektórzy z nich wciąż się duszali i wzywali pomocy. W pewnym momencie Erik pojawił się w oknie biblioteki i zaczął do nich strzelać. Zabrano więc tylko tych uczniów, którzy dawali znaki życia. Ciała zabitych wcześniej Rachel i Danego Zostawiono. O 12.30 stacje telewizyjne pokazywały rannych opatrywanych w karetkach i zapłakane dzieci uciekające ze szkoły. Kilka helikopterów telewizyjnych krążyło nad szkołą, ale zabroniono im nadawania obrazu na żywo. Było ryzyko, że zamachowcy włączyli telewizor w jednej z klas i obserwują, co się dzieje. Stacje telewizyjne nagrały jednak desperacką prośbę o pomoc. W oknie jednej z klas pojawiła się tabliczka z napisem Jedna osoba wykrwawia się na śmierć. Wszyscy uczniowie, którzy tamtego dnia poszli na wagary, czy zwyczajnie zostali w domu chorzy, możliwie utatowali sobie życie. Na szczęście również wielu z nich zdążyło wyjść już z budynku i opuścić szkołę, zanim zaczęły się strzały. Podczas długiej przerwy na lunch wielu z nich wsiadało do samochodów, i jechało albo do domu, jeżeli mieszkali blisko, albo do jakiegoś fast fooda, aby coś zjeść. I teraz koło południa próbowali wrócić do szkoły na popołudniowe lekcje, i trafiali na blokady policyjne z każdej strony. Powoli roznosiła się wiadomość, że ktoś w szkole strzela. Jedną z osób, które natrafiły nagle na blokadę policyjną, była m.in. Robin Anderson, ta przyjaciółka Delana, jak i w podobnej sytuacji jak ona było też wielu innych znajomych tej dwójki. Jeden z nich, Nate Dykman, kierowany złym przeczuciem, zadzwonił do domu rodziny Kleboldów. Odebrał ojciec Delana, Tom. Powiedział mu, że w szkole coś się stało, że ktoś strzela, a sprawcy mieli mieć na sobie skórzane płaszcze. Przyznał też, że podejrzewa Delana, ponieważ ten nie pojawił się na porannych lekcjach. Tom był zaniepokojony. Dylan wyszedł przecież rano do szkoły. Sprawdził też jego szafę. Nigdzie nie widział uskurzonego płaszcza. O godzinie 13 w szkole wciąż znajdowało się wielu uczniów. Prawie trzystu. Wszyscy chowali się gdzie tylko mogli. W szafach, w klasach, pod ławkami, za zasłonami. Każdy bał się ruszyć. Nikt nie wiedział, czy lepiej pozostać gdzieś w ukryciu czy może zaryzykować i spróbować opuścić szkołę. Uczniowie w niektórych klasach włączyli telewizory i słuchali co się dzieje. Ci, którzy mieli telefony komórkowe, dzwonili na policję, dzwonili do swoich rodziców. Niektórzy z nich nawet dodzwonili się do CNN i rozmawiali na żywo z dziennikarzami. To też właśnie miał być jeden z tych powodów, dla których ta strzelanina stała się tak głośna i tak mocno zapadła Amerykanom w pamięć bo po raz pierwszy naród śledził szkolną strzelaninę praktycznie na żywo w telewizji. Do szkoły przyjechał też wspomniany wcześniej agent specjalny Dwayne Fuselier. Ale nie tylko do tego, aby pomóc jako negocjator, ale tak się złożyło, że w szkole był jego syn, któremu ostatecznie nic się nie stało. Ale nie sądzicie też, że jest to niesamowity zbieg okoliczności? Fuselier, który był negocjatorem w sprawie Waco, teraz wylądował w środku innej wielkiej sprawy, trochę pośrednio zainspirowanej zamachem z Oklahoma, który znów był zainspirowany wydarzeniami z Waco. Czasem życie pisze najdziwniejsze scenariusze. Dzięki informacjom od kilku uczniów, policja ustaliła w końcu, że strzelającymi są najprawdopodobniej Dylan Cribbold i Eric Harris. Już po trzynastej do ich domu wpadły jednostki SWAT. Ich rodzice byli już w swoich domach, bo słyszeli, co się stało. W pokoju Erika znaleźli obciętą lufę od strzelby, amunicję, materiały do budowania bomb. Utwierdziło ich to w przekonaniu, że podejrzewają właściwą osobę. Państwo Hadis na początku nie byli zbyt chętni do współpracy. Kafi, mama Erika, nawet na początku protestowała przed ich wejściem do sypialni syna. Rodzice Erika zostali opisani jako wręcz odmawiający współpracy. Sprawa trochę inaczej miała się z Su i Tomem Kriboldami. Ci od razu odpowiedzieli na wszystkie pytania, zgodzili się na przeszukanie pokoju Dolana, później też całego domu i gdy policja znalazła bomby w jego pokoju, nie mogli w to uwierzyć. Sądzili, że dobrze znali swojego syna i że ten nigdy czegoś takiego by nie zdobił. Wydawało mi się też, że ten nawet nie przepadał za bronią. W tym samym czasie szkoła dalej była otoczona. Po godzinie 14.00 stacje telewizyjne donosiły o około 18 rannych. Nie było jeszcze nic wiadomo o zmarłych. O 14.30 ekipa w helikopterze zauważyła w jednym z okien chłopaka, niezdatnie wyciągającego szkło z rozbitego okna biblioteki. Miał chyba zamiar skoczyć. Policjanci ruszyli ciężarówką w jego kierunku. Chłopak niezdatnie wpadł w ich objęcia. Był wyraźnie ranny i nie wiedział, co się dzieje. Okazał się nim być Patrick Ireland, który po godzinie 11 poszedł do czytelni, gdzie zwykle nie hazał, ale tego dnia musiał dokończyć pracę domową. Tam, razem z innymi uczniami, został postrzelony przez zamachowców. Gdy po ich wyjściu jego przyjaciele, którzy przeżyli, próbowali uciec, on nie dał rady się ruszyć. Został postrzelony w głowę ze strzelby. Patrick, pomimo, że przeżył, miał między innymi uszkodzone jedno oko i prawie zupełnie stracił możliwość mowy. Część twarzy miał sparaliżowaną. Stracił przytomność na kilka godzin, ale odzyskał ją i w szoku otumaniony zdecydował, że najlepszym wyjściem będzie wyskoczyć przez okno. Gdy zabrano go do szpitala. Wciąż nie wiedział, co się dzieje. Wierzgał i sądził, że lekarze chcą mu zrobić krzywdę. W końcu, powoli, półsłówkami, mając problemy z mową, opisał człowieka, ubranego na czarno, ze strzelbą, który do niego strzelił. Dodał też, że ten człowiek miał na sobie maskę. To nie było prawdą. Ani Erik, ani Dylan nigdy nie próbowali zakryć twarzy. Zdezorientowany umysł Patrika wytworzył sobie ten szczegół. Patrick został poddany operacji. Wśród ze strzelby spaniecował jego mózg. Od tej operacji będzie zależeć, czy Patrick w ogóle przeżyje oraz czy kiedykolwiek odzyska sprawność. Niedługo później, o 1447, ekipy policyjne nagrały kolejne dzieci wybiegające ze szkoły. Okazało się, że w środku wciąż znajdowała się masa ludzi i jednostka SWAT w końcu do nich dotarła. W końcu weszli też do sali. W oknie, której dwie godziny wcześniej pojawił się napis Jedna osoba wykrwawia się na śmierć. Tą osobą okazał się być nauczyciel Dave Sanders, który wcześniej uratował życie setek uczniów, ewakuując ich ze stołówki. Dave żył, gdy policjanci do niego dotarli, ale nie było już dla niego ratunku. W końcu o godzinie 15.15 .15, jednostki SWAT weszły do czytelni, Skąd 45 minut wcześniej uratowano Patryka? Pomieszczenie było częściowo zdemolowane, leżało tam też kilka ciał. Dwa z nich odstawały od reszty. Dwóch chłopaków leżało na plecach, obok nich broń: Erik i Dylan. Później okaże się, że zginęli już o 12.08, niecałą godzinę od ataku, popełniając samobójstwo, i że też nigdy nie wzięli zakładników. W przytelni znaleziono też jedną dziewczynę, która była ranna, ale wciąż żyła. Lisę Krutz przetransportowana do szpitala i ona miała przeżyć. Uratowano też nauczycielkę, panią Nilsson, która wcześniej była jedną z pierwszych, którzy wezwali pomoc oraz która razem z innymi uczniami chowała się w pomieszczeniu przylegającym do biblioteki. Patrick Ireland przeżył operację. To szczęścia szczęście jednak nie miał nauczyciel Dave Sanders. Wszyscy uratowani ze szkoły uczniowie, byli zabierani do innej szkoły, w Leowood, gdzie odnajdywali się z czekającymi już na nich rodzicami. Pod koniec dnia miejsce powoli się wyludniało. Rodziny, które się odnalazły, powoli wracały do domów, dla niektórych emocje opadały. Zostało jednak kilka rodzin, które na próżno czekały na swoje dzieci. Ostatecznie trzynaście rodzin otrzymało wieści, których się obawiali. W czytelni znaleziono dziesięć ciał – oraz dwa na trawniku przed szkołą. Poza tym zginął nauczyciel Dave Sanders. Został trafiony dwa razy na początku ataku: raz w plecy, drugi raz w szyję. Mimo tego przeżył prawie cztery godziny. Gdyby pomoc dotarła do niego prędzej, żyłby. Przez cztery godziny nauczyciele i uczniowie, którzy schronili się w jednej z klas, próbowali zatamować jego krwawienie najlepiej jak potrafili. Pomoc niestety nie dotarła na czas. Dziesięcioma osobami, które zginęły w czytelni, byli Kyle Velasquez, Stephen Karnoff, Casey Bernal, Assai Scholes, Matthew Ketcher, Lauren Townsend, John Tomlin, Kelly Fleming, Daniel Moser i Corey DePutter. Poza tym łącznie zraniono 24 osoby, z których znów większość znajdowała się w czytelni. Ci, którzy przeżyli, powiedzieli później o koszmarze. Emily Wyant na przykład opowiedziała, że gdy usłyszeli pierwsze strzały, to ona i siedząca obok niej Casey Bernal schowały się pod stołem. Reakcją wielu uczniów w bibliotece było właśnie schować się pod stołami. Casey i Emily otoczyły stół krzesłami, tworząc taką barykadę. Niedługo później zamachowcy weszli i zaczęli strzelać do przypadkowo wybranych osób. W pewnym momencie Erik podszedł i przykucnął przy ich stole. A kuku powiedział, po czym strzelił do Casey, zabijając ją od razu. Strzelił, kucając w dziwnej, niewygodnej pozycji, strzelbę odrzuciło i autopsja wykaże, że złamało mu to nos. To chyba odrzuciło jego uwagę, bo zostawił Emilii żywą. Uczniowie, którzy znajdowali się w pobliżu, którzy widzieli i słyszeli, co się stało, będą później zaskoczeni, bo okaże się, że historia biednej Casey zostanie w którymś momencie w mediach trochę przeinaczona. Pojawi się taka historia, że Erik przed zabiciem jej miał ją zapytać, czy wierzy w Boga. Od tej odpowiedzi miało zależeć, czy dziewczyna przeżyje, czy nie. Casey odpowiedziała, że tak, była bardzo wierząca. Ta odpowiedź miała kosztować ją życie. Historia zaczęła żyć własnym życiem i w swoim kościele Cassie została nazwana męczennicą. Mimo, że wszyscy obecni wokół byli pewni, że takie pytanie w jej kierunku nigdy nie padło. Ale nie była to zupełnie zmyślona historia. Chodziło po prostu o inną dziewczynę. Bo to Dylan zapytał o to uczennicę imieniem Wal, która zresztą przeżyła. Jednak jedna osoba obecna przy tym pomyliła ją z Cassie. I tak ta Historia dostała się do mediów i zaczęła żyć własnym życiem. Jej mama już we wrześniu 1999 roku, pięć miesięcy po masakrze, wydała książkę o Cassie, w której przedstawiono ją jako męczennicę. Napisanie książki i myśl, że jej córka umarła za swoją wiarę, pewnie były dla niej pocieszeniem, ale nie zmienia to oczywiście faktu, że historia o ostatnich chwilach Casey, którą opisała w swojej książce, nie jest do końca zgodna z faktami. Nie powinno to mieć oczywiście dużego znaczenia. Jeżeli to było pocieszeniem dla rodziny ofiary, to niech i tak będzie. Ale będzie z tego powodu trochę sporów i niesnasek, zupełnie niepotrzebnie. Ale gdy po tak tragicznych wydarzeniach ludźmi targają emocje, takie rzeczy są chyba czasem nieuniknione. Inny konflikt dotyczył też krzyży, które później postawiono za szkołą na cześć ofiar. Postawiono ich łącznie 15. Bo w liczbę ofiar wliczono też Erika i Dylana. Możecie się domyślać, jak to się potoczyło. Niektórzy chcieli usunięcia tych dwóch krzyży, inni przychodzili je dewastować i pisać na nich obraźliwe rzeczy. Inni znów, w tym rodziny niektórych z ofiar, nawoływały do przebaczenia i zostawienia krzyży na swoim miejscu. To była chyba taka mała ich wersja naszego Gdzie jest krzyż, jeżeli to pamiętacie. Opis Strzelaniny w szkolnej czytelni jest przerażające. Kilka tuzinów uczniów chowających się pod stołami, które nie stanowią żadnej ochrony, a zamachowcy przechadzają się między nimi, wybierając przypadkowe ofiary. Łącznie w bibliotece ukrywało się 56 osób. 52 uczniów, dwóch nauczycieli i dwóch pracowników biblioteki. Z tego 10 zginęło, a 12 zostało rannych. W pewnym momencie jednak zamachowcy wyszli z biblioteki. Erik wciąż miał nadzieję wysadzić szkołę. Wrócili na stołówkę i Erik począł strzelać do niewypałów. Stołówka była już prawie pusta, poza kilkoma uczniami chowającymi się pod stołami i rannym szonem, wciąż leżącym u wejścia do biblioteki, wciąż przytomnym. Zamachowcy jednak wciąż najwyraźniej chcieli wysadzić budynek szkoły. Nie powiadło im się. Na odchodnym rzucili nawet w bomby koktajlem Mołotowa, ale znów na szczęście nic. Potem wrócili akurat z jakiegoś powodu do biblioteki. Większość żywych osób, które mogły się ruszać, wydostały się z biblioteki. Pozostali tylko zabici i ranni. Erik i Dylan czekali chyba na jeszcze jedną rzecz. Około południa miało dojść do ostatnich eksplozji. Wtedy w powietrze wylecieć miały ich samochody zaparkowane w dwóch różnych miejscach na parkingu. To miało być wręcz ukoronowanie masakry i planu Erika. Według jego planu dwa samochody pułapki miały wybuchnąć w momencie, gdy na parkingu będą już radiowazy policyjne, karetki, uczniowie, którzy się ze szkoły wydostali. Na szczęście i to jednak nie doszło do skutku i te bomby zawiodły. Widząc więc, że już nic więcej się nie wydarzy, przyjaciele oddalili się w najdalszy zakątek biblioteki, usiedli na podłodze i podpalili koktajle Mołotowa, po czym każdy z nich popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Kiepsko zrobiony koktajl Mołotowa nie spowodował wybuchu, a jedynie się wypalił, uruchamiając kolejny alem przeciwpożarowy. Dzięki temu alarmowi wiemy właśnie, że Erik i Dylan zginęli około 12.08. Chaos, zdezorientowanie i dezinformacja panowały w kolejnych dniach. Nikt oficjalnie nie wiedział jeszcze, kto zginął. Teren szkoły był odgrodzony, tylko policjanci mieli do niej dostęp. Rodzina zmarłego Danego, który został zastrzelony przed szkołą, była oburzona, gdy odkryli: że jego ciało leżało na chodniku przed szkołą przez 28 godzin, zanim zostało zabrane. Bo policjanci uznali, że były inne rzeczy, które były ważniejsze w tamtym momencie. Dużo czasu zajęło odnajdywanie i rozbrajanie bomb w szkole. Znaleźli ich łącznie prawie setkę. Później powiedzą, że sposób, w jaki te bomby były skonstruowane, to była totalna amatorka i nie miały one prawa zadziałać. Oszacowano jednak, że gdyby bomby faktycznie wybuchły, w szczególności te w stołówce, ofiary śmiertelne pewnie poszłyby w setki, tak jak planował to Erik. Potem, gdy pierwsze emocje zaczęły opadać, rozpoczęto śledztwo, co kierowało Erikiem i Dylanem. Już pierwszego dnia odkryto, że ci byli raz w życiu wcześniej aresztowani. W pierwszej klasie liceum zostali zatrzymani, gdy próbowali włamać się do ciężarówki i ukraść sprzęt elektroniczny. Ponieważ byli nieletni, zostali zapisani do takiego programu desocjalizacyjnego dla młodzieży, polegającego m.in. na terapii. Obaj skończyli go trzy miesiące przed atakami, ze świetnymi opiniami. A ponad rok przed masakrą rodzice ich szkolnego kolegi Brooksa Brauna. Zgłosili na policję, że Erik wypisuje obróg się długie, nienawistne trady w internecie, w których grozi mu śmiercią. Najbliżsi znajomi Eryka i Dylana zaczęli też powoli zgłaszać się na policję, pomimo, że na początku się trochę bali, że i oni zostaną o coś oskarżeni. Jednym z pierwszych, który się zgłosił, był chłopak nazwiskiem Chris Morris. Erik czasem opowiadał mu o bombach, o tym jak się je konstruuje, bo interesowało go to. Mówił raz o podłożeniu w szkole bomby wypełnionej gwoździami. Chris nie wziął jednak tego na poważnie. Zgłosiła się też Robin Anderson, która jeszcze kilka dni wcześniej bawiła się z Dylanem na balu dla absolwentów. Przyznała z płaczem, że w listopadzie ubiegłego roku wyświadczyła Dylanowi i Erikowi przysługę. Na targach broni widzieli broń, którą chcieli kupić, ale obaj byli wtedy wciąż nieletni. Robyn miała 18 lat. Poprosili więc, aby kupiła dla nich trzy sztuki broni, a Robin, ponieważ lubiła Dylana, która się w nim podkokiwała, zgodziła się. Teraz zdała sobie sprawę, że pomogła uzbroić się zamachowcom. Przeszukanie domu Dylana nie dało zbyt wiele. Nie znaleziono tam na pierwszy rzut oka niczego wskazującego na to, co Dylan planował. Inaczej było spokojem Erika. To była prawdziwa kopalnia wiedzy. Chłopak najwyraźniej chciał, aby świat się o wszystkim dowiedział. Policjanci zabezpieczyli masę notatników, planów, rysunków, nagrań, nie mówiąc już o amunicji i materiałach do budowania bomb. Jakim cudem jego rodzice niczego nie zauważyli, zaczęły padać pytania. Rodzina Erika to była taka powiedzmy rodzina wojskowa. Jego ojciec, Wayne Harris, był wysokiej rangi oficerem. Z tego też powodu rodzina często przeprowadzała się. Wayne przyszedł na wcześniejszą emeryturę i planowali zostać tam na stałe. Jego mama, Kathy, zajmowała się domem i opiekowała dziećmi. Starała się, aby przeprowadzki miały na jej synów jak najmniejszy wpływ. W odróżnieniu od niej, Wayne zdawał się być surowym rodzicem, typowym wojskowym, gotowym wymierzać Ericowi kary za każde przewinienie. Kary te zwykle ograniczały się do długich szlabanów i zabierania komputera. W szczególności nad utratą komputera, Eric zawsze bardzo ubolewał. Zawsze interesowała go broń. Gdy, mając 12 lat, odkrył gry komputerowe, w tym słynną grę Dum, był w siódmym niebie. Po kilku latach był tak dobry w tę grę, że nie miał sobie równych. Jedyną osobą, która okazała mu się dorównywać w grze w Duma, a nawet być od niego lepsza, był poznany w szkole w Columbine Dylan Klebold, który pochodził z domu pod pewnymi względami dosyć podobnego. Również dosyć zamożnego, również był najmłodszym synem, ale jego rodzice byli trochę inni i mieli może trochę inne podejście do wychowania. Są czasem opisywani jako dobrze wykształceni intelektualiści. Również Idylan jako dziecko odznaczał się wysokim IQ, dzięki czemu poszedł do szkoły nawet rok wcześniej, a później chodził do klasy dla dzieci specjalnie uzdolnionych. Przez całe swoje życie był dosyć nieśmiały, ale gdy coś nie szło po jego myśli, gdy pojawiała się jakaś niedogodność, bywał skory do wybuchów wściekłości, których nie potrafił pohamować. Poznał się z Erikiem gdzieś w okolicach siódmej klasy i zostali dobrymi przyjaciółmi. Razem spędzali też dużo czasu z chłopakiem nazwiskiem Zack Heckler. Cała trójka spędzała dużo czasu po szkole, wałansowali się po centrach handlowych, grali w gry. Gdy mieli około 15 lat, weszli w ten wiek, kiedy to zaczęli przejmować się swoim wyglądem i tym, jak byli postrzegani. Erik, Dylan też, ale trochę mniej. Zaczął ubierać się w takim nazwalibyśmy go alternatywnym stylu. Kupił skórzany płaszcz, nosił bojówki, podkoszulki z metalowymi zespołami, stawiał sobie włosy na żelu, w takim typowym stylu dla późnych lat 90. Dylan ubierał się podobnie. Można wręcz odnieść wrażenie, że kopiował styl Erika. Też kupił sobie skórzany płaszcz, ale jego styl był trochę bardziej stonowany. Później pojawi się takie przekonanie, że Dylan i Erik byli wyrzutkami, że byli nielubiani i że inne dzieciaki w szkole im dokuczały. Co czasem się faktycznie zdarzało. Z Erika czasem naśmiewano się, że jest chudy, lawy i kiepski w sportach na przykład. Dlatego Erik nie przepadał za szkolnymi sportowcami, ale ogółem byli tak samo lubiani, jak inni uczniowie. Niektórzy powiedzą też, że to bardziej ta dwójka próbowała. Podstawiać i pozować na outsiderów, niż w rzeczywistości tymi outsiderami byli. Dave Colen pisze w swojej książce o tym, jak wiele aspektów tej sprawy zostało niezrozumianych. Jak pierwsze, często błędne doniesienia, zakorzeniły się w umysłach opinii publicznej i zaczęły żyć własnym życiem. Zamachowcy byli wyrzutkami społecznymi, nielubianymi i dręczonymi, gotami, metalowcami. Członkami mafii ptachowców czy nieudecznikami, z których się naśmiewano. W końcu nie wytrzymali i wpadli w szał. Zaczęli strzelać do popularnych dzieciaków, sportowców czy liderek. Ale nie było to szczególnie zgodne z prawdą. Mimo tego wiele osób zaakceptowało takie wyjaśnienie, bo to dawało jasną odpowiedź, co było motywem sprawców i jakimi osobami byli. Pomimo tego, zamachowcy strzelali do każdego. Kto się nawinął, popularny czy nie, znany im czy nie. Erik i Dylan nie mieli też nic wspólnego z subkulturą gotów, ale tak mocno utwierdziło się to w przekonaniu niektórych, że gdy na czuwanie przyszedł chłopak z innej szkoły, który należał do subkultury gotów, tłum rozstąpił się i trzymał od niego z daleka. Można w zasadzie powiedzieć, że w niektórych przypadkach to zamachowcy byli tymi, którzy gnębili, a nie byli gnębieni. Zaczęli wymykać się nocami z domów, aby się spotykać i razem broić. Często brali ze sobą farby w sprayu, zwykle dokonywali małych aktów wandalizmu, często wszystko to pod przywództwem Erika. Erik uwziął się też w tamtym czasie na swojego szkolnego kolegę, Brooksa Brauna, i raz nawet rzucił w jego samochód soplem lodu, powodując duże wgniecenie. Zarówno Brooks, jak i potem jego mama, Judy. Podejmą ten temat z rodzicami Erika. Brooke przyzna też rodzicom Erika, że ich syn wymyka się nocami z domu, że niszczy różne rzeczy, że dokonuje aktów wandalizmu i Erikowi się za to trochę oberwie, ale jakoś się z tego wywinie. Miał talent do wywijania się z kłopotów. Jego ojciec, mimo że zawsze surowy dla Erika, zanotuje też, że Judy Brown, mama Brooksa. Jest histeryczką robiącą z igły widły. To były tylko głupie chłopiece, wygłupy jego zdaniem. Później Erik zacznie grozić Bruksowi śmiercią i jego rodzice zadzwonią na policję. Erik zostanie zmuszony przez swoich rodziców do przeproszenia, ale po cicho rozpocznie taką kampanię przeciwko bruksom. W nocy obrzuci ich idą papietem toaletowym. Innym razem uruchomi alarm, odpalając przed domem petardę. Zniszczy też ponownie samochód Brooksa. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony Erik zdaje się Brooksa szczerze nie znosić, zwłaszcza po tym, gdy Brooks powiedział jego rodzicom o jego nocnych eskapadach. Mimo tego, to właśnie Brooks Brown podszedł do Erika przed szkołą, tuż przed atakiem, pytając, gdzie był, i Erik powiedział mu, że go lubi i żeby się stąd wynosił, ratując mu życie. Co chyba jeszcze bardziej Dowodzi, że wcale nie zależało mu na tym, aby zabić swoich wrogów, jak to czasem utrzymywał. I ich ofiary były przypadkowe. Sprawa jednak w końcu wląduje też przed szkolnym pedagogiem i włączą się w nią też inni rodzice. Erik zostanie przez wielu oskarżony o picie alkoholu, wandalizm, grożenie innym kolegom. Między innymi opublikował w internecie dane i adres Bruksa, nakłaniając wszystkich do gnębienia go. Wayne Harris zdołał załagodzić sytuację, zmuszając syna do ponownych przeprosin, ale znów uznał, że oskarżenia są trochę wyolbrzymione. Pouczył syna, że jeden głupi wyskok może przesądzić o jego przyszłości. Poradził mu, aby znalazł sobie innych kolegów. W swoich notatkach Wayne zapisze nawet, że Brooks Brown kłamie i nazwał go manipulatorem i oszustem. Rodzina Brooksów po masakrze powie, że próbowali wszystkich przestrzec przed Erikiem, że widzieli w nim dojrzewającego kryminalistę. Informowali policję o jego występkach wielokrotnie, niewiele jednak zostało zrobione. A Erik z dwoma kolegami kontynuowali swoje misje, jak je nazywali akcje wandalizmu, picie alkoholu, czasem drobne kradzieże. Niektóre z tych przygód zaczął nawet opisywać na swojej stronie internetowej. Opowiadał też o eksperymentach z pierwszymi robionymi przez niego bombami. 7 sierpnia 97 roku ktoś anonimowo zgłosił jego stronę na policję. W październiku 97 Dylan i Eric włamali się do szkolnego komputera i zdobyli listę kodów do szkolnych szafek. Zaczęli mu je okradać, ale zostali szybko złapani. Zawieszono ich za to w prawach ucznia na trzy dni. Niedługo później ich przyjaciel Zak odłączył się od nich. Znalazł sobie wtedy dziewczynę i był zakochany po uszy. Spędzał z nią cały czas. Wygłupy z kolegami i obrzucanie domów papierem toaletowym już go tak nie interesowały. Dylan i Erik zostali sami. Erikowi nie robiło to różnicy. Dylan mocno nad tym ubolewał. Zdecydowanie wolał towarzystwo Zaka niż Erika. Pisał o tym w swoim pamiętniku. Pisał, że nikt nie rozumie go tak dobrze jak Zak. Poza tym w swoim pamiętniku pisał też dużo o niskim poczuciu własnej wartości, kompleksach, nieśmiałości, o tym, że ciężko mu znaleźć przyjaciół. Boże, co ja robię nie tak z ludźmi, pisał. Jakby od początku chcieli mnie nienawidzić. Nie wiem, co robić, co powiedzieć. Nienawidzę swojego życia. Wymieniał zali przeciw, czy kontynuować swoje życie, czy nie. Pisał, że docenia swoją rodzinę, piękny dom, jedzenie w lodówce, dach nad głową, bliskich przyjaciół, ale wymieniał też minusy, które zdawały się ciągnąć w nieskończoność. Nie podobał się dziewczynom, miał mało przyjaciół, był kiepski w sporcie, czuł się nieakceptowany. Pisał o sobie, że jest brzydki i nieatrakcyjny. Zwłaszcza po tym, gdy dziewczyna, która mu się podobała, odrzuciła go. Chociaż później okaże się, że to było takie bardziej odrzucenie w jego głowie, bo oni w życiu zamienili tylko kilka słów, i ona ledwie wiedziała o jego istnieniu. Dylan nigdy nie odważył się wykonać pierwszego kroku. Tu i ówdzie w pamiętniku wspominał o pomyśle samobójstwa. Nie widział powodu, aby dalej żyć. Wyraźnie zmagał się z depresją. Według ekspertów, którzy analizowali później jego zapiski, wszystko wskazywało na to, że Dylan zmierzał do autodestrukcji. Pisał o nienawiści do siebie i chęci pozbawienia siebie życia, ale tylko siebie, nikogo innego. W momencie, gdy w swoich zapiskach Eric Harris poświęcał dużo czasu na to, czego i kogo nienawidzi, pisał o tym, że świat wyglądałby lepiej bez ludzi. Agent Fuselier na podstawie jego zapisków wydał opinię, że Eric miał cechy psychopatyczne. Pod koniec roku 1997. Edyk zaczął zauważyć w mediach doniesienia o strzelaninach w szkole. Interesowały go. Napisał nawet o tym wypracowanie w szkole, analizując problem. Dostał od nauczyciela pochwałę za wnikliwość. Potem Edyk i Dylan włamali się do ciężarówki, którą zauważyli kiedyś zaparkowaną przy drodze w nocy. Ukradli z niej trochę sprzętu i zostali złapani praktycznie na gorącym uczynku przez szeryfa. Spędzili w areszcie 48 godzin. O czym zostali zapisani do takiego rocznego programu, który składał się z terapii, prac społecznych, rozgrzywny. Jeżeli ukończą terapię pomyślnie, nie wpadając w terapaty, wyrok za kradzież zniknie z ich kartoteki i będą mogli wejść w dorosłe życie z czystą kartą. Rodzice Erika zapisali go też prywatnie do terapeuty, któremu Erik miał się przyznać do myśli samobójczych i problemów z kontrolowaniem agresji. Przepisano mu wtedy antydepresanty. Które też Erik brał stale do końca życia. Na początku, po tym incydencie z kradzieżą, nie wolno im się było kontaktować i przez cały rok Erik i Dylan byli praktycznie uziemieni. W pierwszych miesiącach poza zajęciami szkolnymi nie wolno im było wiele więcej robić. Podczas zeznawania przed sędzią i podczas rozmów z terapeutami kłamali jak najęci, w szczególności Erik. Okazywali skruchę, przyznawali się do problemów i do chęci pracy nad sobą. Nie próbowali się wybielić, ale też nie wyznawali całej prawdy na temat swoich nocnych eskapad, wandalizmu czy używania alkoholu. Zrobili całkiem dobre wrażenie, ale w tamtym czasie zgłoszenia rodziny Brooks, groźby i strona internetowa Erika nigdy nie wypłynęły w tej sprawie i nigdy nie wpłynęły na decyzję, jak potraktować ich po włamaniu do ciężarówki. W czasie roku terapii zachowanie Erika poprawiło się. W swoich zapiskach pisał o tym, że udawał. Zaczął się dobrze uczyć. Nagle miał same najwyższe stopnie, kłamał swojej terapeutce na każdej sesji. Dzięki temu po kilku miesiącach restrykcje szlabane zaczęły się luzować w domu. Wszyscy mieli o nim coraz lepsze zdanie. Wyglądało na to, że terapia i kary zaczęły działać. Tylko że Erik nosił w sobie coraz więcej agresji i nienawiści, które maskował. Pisał dużo o tym, kogo i dlaczego nienawidzi. Żywił urazą do każdego, kto w jakikolwiek sposób kiedyś ograniczył jego wolność czy nadepnął mu na odcisk. Ale czekał i udawał. Masakra miała być uwiecznieniem jego cierpliwości i ciężkiej pracy. Już wcześniej dużo czytał, a teraz w czasie szlabanu pochłaniał książki jak szalony. Lektury szkolne. Lektury dodatkowe, polubił książki historyczne o nazistach. Napisał o tym nawet kilka esejów do szkoły. Jego zainteresowanie tematem zostało odebrane pozytywnie. Żaden nauczyciel nie wyłapał chyba, że Erika ten temat interesował ze wszystkich złych powodów. Prywatnie mówił dużo o nazistach i czasem cytował nawet Hitlera. Dylanowi, którego matka była żydowskiego pochodzenia, chyba to nie przeszkadzało. Doron miał raz napisać opowiadanie, jako zadanie domowe na lekcję z kreatywnego pisania. Opisał historię gniewnego mężczyzny, strzelającego do ludzi. Bohater jego opowiadania zabijał z zemsty i bardzo mu się to podobało. Nauczycielka przywołała go do siebie, mówiąc, że jest świetnym pisarzem, ale że opowiadanie jest zbyt drastyczne. To tylko fikcja, chodzi w końcu o kreatywne pisanie, bronił się. Ale nauczycielka nie była przekonana i zadzwoniła nawet po lekcjach do jego rodziców. Później powie policjantom, że odniosła wrażenie, że ci nie przejęli się tym zupełnie. Odpowiedzieli je jakimś banałem, że ciężko zrozumieć dzisiejszą młodzież. Nauczycielka nawet załatwiła Dylanowi spotkanie z pedagogiem, ale na tym stanęło. Wszystko to miało miejsce dwa miesiące przed zamachem. W lecie 1998 roku. Erik zupełnie odciął się od jego wcześniej dobrego przyjaciela Zaka. Uznał, że on nie nadaje się, że on nie zrozumie jego wielkiego planu. Plan mieli zrealizować jedynie on i Dylan. Zak później powie, że nigdy nie zrozumiał, dlaczego Erik nagle stał się w jego kierunku taki wrogi. I gdzie Erik robił na dorosłych całkiem dobre wrażenie, robił dobre wrażenie na terapeutce i stwarzał wszelkie pozory, że jego zachowanie, jego samopoczucie poprawiają się, tak, Dylan nie robił aż tak dobrego wdarzenia. Chodził na terapię w kratkę i zawsze był przygnębiony. Jego oceny w szkole, kiedyś bardzo dobre, zaczęły się pogarszać. W ostatniej klasie przyjaciele zaczęli chodzić na lekcje z produkcji wideo. Dzięki temu mogli nakręcić kilka krótkich filmów. Niektóre ich fragmenty staną się później słynne i znane jako taśmy z piwnicy. Zaczęli jeździć za miasto, aby trenować strzelanie. Czasem to nagrywali. Kilka razy nawet towarzyszyli im znajomi. Nikt oczywiście nie wiedział, do czego Dylan i Erik faktycznie trenują. Na jednym z nagrań, nagranych w piwnicy Erika, przez godzinę rozmawiają o tym, co planują. Wymieniają listę uczniów, których nie znoszą i których chcą zabić. Żaden z wymienionych uczniów nie zginął. O poranku przed masakrą w domu Erika nakręcili jeszcze jeden krótki film. Hej, mamo, zaczął Erik. Dzień sądu zacznie się za jakieś pół godziny. Chciałem tylko za wszystko przeprosić. Wiem tyle, że odchodzę w lepsze miejsce. Nie bardzo lubiłem życie i wiem, że będę szczęśliwy, gdziekolwiek trafię. Erik powiedział coś podobnego do wszystkich, których kocham. Bardzo przepraszam za wszystko. Wiem, że moja mama i tata będą zaszokowani. W głowie im się nie pomieści. Bardzo mi przykro, uwierzcie, ale muszę. Śledztwo ustaliło ostatecznie, że wbrew pierwszym podejrzeniom dwaj nastoletni zamachowcy działali sami. Na początku ciężko było pojąć, że dwóch nastolatków zdołało to wszystko zaplanować i zrealizować, ale ich zapiski, nagrania wszystkie dowody wskazują na to, że właśnie tak było. Jedyna pomoc, jaką uzyskali, to była pomoc przy zakupie broni, amunicji i innych materiałów. Ale osoby, które im pomagały, nie miały pojęcia, w czym pomagają. Nie wiedziały, że pomagają masowym mordercom. Sądzili, że dwójka chłopaków chce się wyżyć, strzelając do drzew w lesie. Mark Mains, który zapewnił Ericowi między m.in. amunicję, otrzymał później wyrok dziewięciu lat pozbawienia wolności. Z możliwością zwolnienia po trzech. W roku 2001 w końcu odtajniono dokumenty, które policja miała na Erika już na półtora roku przed masakrą. Okazało się, że po wielu zgłoszeniach rodziny Brownów zebrano dużo dowodów, w tym jego wpisy w internecie o materiałach wybuchowych i o chęci do zabijania. Zlecono wtedy, w roku 1997, przeszukanie domu Erika. Z jakiegoś powodu nigdy do tego nie doszło. Krowie, gdyby do przeszukania doszło w tamtym czasie i faktycznie znaleziono by w jego pokoju materiały wybuchowe, własnoręcznie zrobione bomby, może historia potoczyłaby się inaczej. Przez tą sprawę powstała też dyskusja wokół roli gier komputerowych, filmów, a nawet muzyki, w szczególności tych pełnych przemocy. I ciągle wracało to samo pytanie, czy gry komputerowe w których strzela się do ludzi, w których pojawia się przemoc, w które młodzież tak często gra, czasem od najmłodszego wieku. Czy te gry mają wpływ na późniejszą ich skłonność do popełniania przestępstw i przemocy? A może jest na odwrót? I to ludzie już z premedytacją do przemocy są po prostu przyciągani przez takie gry, bo jest to coś, co ich interesuje. Jak pisze w swojej książce Dave Cullen, Badania nad podobnymi zamachowcami pokazują, że jedynie jedna czwarta z nich interesowała się wcześniej brutalnymi filmami, a jedynie połowa w ogóle grała w gry wideo. Nieprawdziwym okazał się też mit, że zamachowcom takim jak Eric i Dylan tak po prostu odbija, że nagle tracą panowanie nad sobą i bez ostrzeżenia zupełnie zaczynają zabijać. W 93 aż badanych przypadkach Zamachowcy planowali atak z wyprzedzeniem i dawali mniejsze lub większe sygnały, co zamierzają. Aż 81% zamachowców zdradziło komuś swoje zamiary, choć raz. Eksperci zwracają szczególną uwagę na to, że powinien nam się włączyć dzwonek, włączyć czerwony alarm w szczególności wtedy, gdy ktoś nie tylko mówi, że chciałby iść kogoś zabić, na przykład, ale że dokładnie opisuje, co by zrobił. Czyli jak, gdzie, przy użyciu czego. Że ktoś, kto aż tak dobrze to przemyślał i ma jakieś wyobrażenie, jak to zrobi, jest szczególnie niebezpieczny. Pod koniec maja 99 roku rodzice jednej z ofiar masakry zdecydowali się pozwać rodziców zamachowców o miliard dolarów. Tu nie chodzi o pieniądze, tłumaczyli. W tym pozwie chodzi o zmianę. Tylko tak można do niej doprowadzić. Trzeba komuś dać po kieszeniach. Było jasne od początku, że nigdy nie wywalczą takiej kwoty. Prawo Colorado w wypadkach takich pozwów ograniczało wysokość kwoty do 250 tysięcy dolarów. Później podobnych pozwów posypie się jeszcze kilka. Po wszystkim wielu uczniów, nauczycieli i rodziców zmagało się z zespołem stresu pourazowego. Nie ma się czemu dziwić. To też pociągnęło za sobą drugą falę ofiar, można to tak nazwać – Pół roku po ataku matka jednej z postrzelonych dziewczyn, która jednak przeżyła, popełniła samobójstwo. Zmagała się już wcześniej z zaburzeniami i wydarzenia z kwietnia dodatkowo ją przybiły. W roku 2000 uczeń Greg Barnes, który był świadkiem, jak nauczyciel Sanders został postrzelony, popełnił samobójstwo. Inny chłopak, Austin Ubanks, który przeżył strzelaninę, ale z poważnymi ranami popadł w głębokie uzależnienie od leków przeciwbólowych, które musiał brać na początku leczenia. Eric Harris pisał o tym, że chce przejść do historii, dokonując wielkiego zamachu, a przeszedł do historii jako zakompleksiony psychopata, który zniszczył życie wielu zwyczajnym, niewinnym ludziom. Ale ta historia ma też trochę szczęśliwych zakończeń. Jeżeli pamiętacie Patricka, który postrzelony zdołał wydostać się z biblioteki, wypadając przez okno, był on zresztą później nazywany chłopakiem w oknie, to pomimo początkowych rokowań, że Patrick będzie do końca życia sparaliżowany, albo że w ogóle nie przeżyje, Patrick wydobrzał. Kosztowało go to dużo pracy i rehabilitacji, ale biorąc pod uwagę początkowe, sceptyczne rokowania lekarzy, wyszedł prawie że bez szwanku. Do końca życia będzie miał kilka problemów ze zdrowiem, ale nie przeszkodziło mu to skończyć studiów, znaleźć pracy i założyć rodzinę. nawet częściowo wrócić do sportu. Później powie, że przeszedł do zupełnie normalnego życia i Columbine nie rzucała na nie większego cienia. Raz zauważył, że pewnego dnia wszyscy byli dla niego wyjątkowo mili, i otrzymał nawet telefon od dawnego znajomego, że ten o nim myśli. Patryk nie rozumiał, o co chodzi. Dopiero później, będąc w pracy, spojrzał na kalendarz. 20 kwietnia. Kolejna rocznica zamachu, a on zupełnie o tym zapomniał. Liceum w Columbine po przeróbkach i remoncie jesienią 1999 roku otworzyło się ponownie. Większość uczniów zdecydowała się wrócić do szkoły i nie przenosić się. Liceum funkcjonuje do dziś. Niestety, rozgłos tej strzelaniny i mity, jakimi obrosła, spowodowały tak zwany efekt Columbine. Wielu innych podobnych szkolnych zamachowców inspirowało się Erikiem i Dylanem. Może kiedyś o nich pomówimy. W szczególności sprawa z Sandy Hook jest czymś, o czym dostałam już od Was wiele komentarzy i wiadomości, i mam ją na swojej liście, ale do tego wrócimy w przyszłości. A na razie to chyba wszystko. Dziękuję bardzo wydawnictwu poznańskiemu za bycie sponsorem dzisiejszego odcinka. Polecam wszystkim rzucić okiem na książkę Columbine. I dziękuję Wam za słuchanie i za oglądanie. Słyszymy się w niedzielę. Trzymajcie się. Pa.